Dzień dobry. Chciałam Państwu dzisiaj zarekomendować film pod tytułem A potem znowu tańczyliśmy, gruzińskiego reżysera Levana Akina, który we wrześniu miał swoją premierę. Jest to rzadka okazja spotkania się z gruzińskim kinem, a przede wszystkim niezwykła możliwość zobaczenia żywiołu gruzińskiego tańca. Jednak akcja filmu, mimo że rozgrywa się w gruzińskim balecie narodowym, nie w pełni pokazuje wszystkie aspekty tańca i pracy w tymże zespole. Właściwie główny bohater przeżywa różne perypetie i film pokazuje jego próby dojścia do jego odkrycia tożsamości. Ale są tam też wątki związane z tańcem, nie tylko dlatego, że bohaterowie spotykają się na próbach, mają aspiracje związane z byciem w zespole, w tym najważniejszym zespole, czyli w gruzińskim balecie narodowym. Z perspektywy specjalistów możemy zobaczyć również, jak zamknięty i jak trudno jest funkcjonować w tym świecie gruzińskiego baletu narodowego, który jednak kształtuje bardzo określony typ tancerza, w którym nie ma miejsca na delikatność, słabość, musi to być silny, twardy mężczyzna, najlepiej heteronormatywny, co okazuje się wielkim problemem dla głównego bohatera. Oglądając ten film, miałam również skojarzenie z dawno już wyemitowanym filmem rosyjskim pod tytułem Tancerz, o znanym baletmistrzu Siergieju Połoninie, który właśnie zyskał miano takiego chuligana baletu, ponieważ miał potrzebę na więcej oddechu, więcej swobody w tymże tańcu. Wydaje mi się, że ta sytuacja trochę przypomina postawę głównego bohatera z filmu A potem znowu tańczyliśmy, którą widać w jednej ze scen, kiedy skontuzjowany tancerz przychodzi na audycję i bardzo pragnie dostać się do zespołu i kiedy nie może wykonać całego repertuaru zgodnie z tradycją i rozpoczyna wprowadzanie tam swoich wątków, które mogłyby świadczyć o jego wielkiej kreatywności i właściwie talencie, zdenerwowany baletmistrz wychodzi, mówiąc, że to kpina z gruzińskiego baletu, pokazując również, że nie ma w tym momencie miejsca na dialog z tradycją. Bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu i na spotkanie z gruzińskim tańcem już wkrótce. Dziękuję.